Witam serdecznie w kolejnym odcinku LPG. Spokojnie, The Best of 2023 już się robi i jest następny w kolejce. Teraz szybciutko zajmiemy się już długo odwlekanym tematem dodatkowego oświetlenia do motocykli ADV, które znacznie ułatwiłoby nam jazdę, gdy zapada zmrok, a my dalej jesteśmy z daleka od asfaltu. Mniej więcej od roku, na każdym wyjeździe dużymi adwenczerami, gdy tylko robiło się ciemno, powtarzaliśmy sobie, że trzeba by koniecznie założyć jakieś lampy. Musimy sobie, Piotruś, już prawie, że na gwałt teraz te lampy założyć i kupić. I tak zleciał cały kolejny sezon wcześniejszego zjeżdżania na asfalt, ze względu na prosty fakt, że na światłach fabrycznych w terenie po prostu mało co widać i trzeba się albo wlec powolutku z duszą na ramieniu, albo zmykać na normalne drogi. Jak znowu zaczęło się robić ciemno już koło 16, to dostaliśmy dodatkową motywację do ruszenia tyłka w tym temacie. Znalazłem kilka najlepiej rozreklamowanych firm produkujących takie dedykowane oświetlenie do motocykli. Niestety ich oferty okazały się mocno nieatrakcyjne pod względem cenowym. Płacenie 2, 3 czy 4 tysięcy za lampki, które będą u nas zaraz przewracane na glebę i przeciągane przez krzaki, nie wydaje mi się aktualnie najlepszym pomysłem. Chciałem, by temat zamknął się w okolicy kilku stówek, ale też, żeby nie były to najtańsze chińskie lampki no name, które nie wiadomo ile podziałają, ani jakie mają parametry. Takie coś mamy pozakładane w endurakach. Poszukiwania po internecie trwały dalej, aż po powrocie z jednego z wyjazdów zaglądam do maili, a tam wiadomość od firmy Osram z przedstawieniem ich produktów i zapytaniem, czy nie chciałbym coś wspólnie podziałać. Albo taki kosmiczny zbieg okoliczności, albo wujek Google rzeczywiście zaczął przekazywać nasze historie wyszukiwania już bezpośrednio do producentów. Żarty żartami, firmy Osram przedstawiać pewnie nikomu nie muszę. Sam prywatnie korzystam z ich produktów od kilkunastu lat, ale nie wiedziałem, że oprócz żarówek mają w ofercie startery, ładowarki, kompresory i co najważniejsze, mnóstwo dodatkowych lamp do pojazdów, dedykowanych zarówno na drogę, w teren, jak i do przeróżnych maszyn. Ich lampy akcesoryjne nie są reklamowane jako dedykowane do motocykli, ale może dzięki temu mają normalne ceny, przy czym jednocześnie spełniają wszystkie inne warunki, na których nam zależy, zasilanie 12V, odporność na wodę, brud, pył i wstrząsy. Oczywiście wybór takich światełek do motocykla nie jest tak prosty i przed zakupem warto się chwilkę zastanowić. Motocykle to nie samochody terenowe ani ciągniki, nie wybieramy więc największych, najcięższych i najbardziej prądożernych lamp, tylko szukamy kompromisu. Mają dawać wystarczającą ilość światła, by sprawdzić się w naszym zastosowaniu, ale jednocześnie jak najmniej obciążać motocykl i to zarówno wagowo, jak i w zapotrzebowaniu na prąd. Alternatory w naszych motocyklach są z reguły o wiele mniejsze i słabsze niż w samochodach oraz ciągnikach. Założenie dwóch lamp po 150 W każda na pewno da znacznie większą ilość światła niż potrzebujemy, tylko co z tego, jak z wyjazdu nie wrócimy na własnych kółkach. Także my postanowiliśmy nie szaleć jakoś bardzo z watami i sprawdzić, czy może czasem właśnie któreś niedrogie lampki nie załatwią nam tematu i pozytywnie zaskoczą w zastosowaniu motocyklowym. W tym filmie skupiamy się wyłącznie na lampach offroadowych i roboczych, które mają za zadanie poprawić widoczność i bezpieczeństwo jazdy po zbyrach po zmroku. Nie szukamy i nie wybieramy lamp do zastosowania w codziennym ruchu drogowym. Jeśli ktoś potrzebuje, to takie światła również można znaleźć w ich ofercie. Od firmy Osram, partnera tego odcinka, mamy także dla Was do rozdania 3 LED-owe minibary, ale więcej o tym na końcu filmu. W tym materiale pokażemy Wam teraz, które lampy wybraliśmy i jak je zamontowaliśmy, a później założymy ciepłe majtochy i ruszymy na zimową przejażdżkę po pięknych i na pewno bardzo teraz mokrych zbyrach, gdzie przy okazji przetestujemy sobie te lampki na żywo. W KTM-ie mamy dwie żarówki H11, jedna od świateł mijania, druga od świateł długich, czyli drogowych. Obie wymienimy sobie przy tej okazji na najjaśniejsze halogeny Nightbreaker 200. Robiłem już takie podmianki w innych swoich motocyklach i różnica między fabrycznymi żarówkami była widoczna gołym okiem. Oprócz tego, że mocniej świecą, to barwa światła jest nieco bliższa bieli. Osram posiada w swojej ofercie także żarówki halogenowe, które mają barwę światła znacznie bielszą. Jest tam dużo więcej niebieskiego szkła na żarówce, ale generują przez to mniej światła. Mi na samym kolorku nie zależy aż tak bardzo, także zakładam to, co po prostu najmocniej świeci. Takie żaróweczki to nie jest jakaś wielka inwestycja. Ja je w przeszłości kupowałem po około 50 zł za sztukę. Teraz widzę, że są po około 6 dyszek. Wiadomo, że nie zrobią nagle dnia przed motocyklem, ale jak za tą cenę, różnica jest dla mnie wystarczająco zauważalna. W ofertach widziałem kilka komentarzy rozżalonych ludzi, że żarówki tego typu u niektórych nie wytrzymały tak długo jak najtańsze H11, także na pewno warto na tą kwestię zwrócić uwagę i decyzję o zakupie podejmować świadomie. Zawsze jest coś za coś. Sam producent
podaje ich żywotność w dwóch parametrach: B3 150 godzin oraz TC 250 godzin. B3 to ilość godzin, po których padło 3% żarówek z badanej próbki, natomiast TC to ilość godzin pracy, po której wysiadło około 63% halogenów. Ja widocznie miałem farta, bo na 40 tysięcy km perłą Nightbreakery wymieniałem w niej tylko raz, natomiast halogeny Coolblue Intense zrobiły w Duke'u ponad 20 tysięcy km i dalej miały się dobrze. Dajcie znać, czy korzystaliście z takich żarówek i ile u Was wytrzymały. Żarówki żarówkami, co byśmy tam nie wsadzili, i tak szału w terenie nie będzie. By poprawić sytuację w nocy poza asfaltem, do KTM-a wybrałem zestaw dwóch bocznych lamp WL-VX100 o mocno rozproszonym, czyli szerokim strumieniu światła w połączeniu z lightbarem VX180 SP, dającym mocniejsze skupione światło o większym zasięgu. Lampy boczne mają niecałe 9 cm średnicy, generują łącznie 4000 lumenów z mocy 19 W każda, oświetlają szeroką strefę na boki sięgającą kilkudziesięciu metrów przed motocyklem. Te światła kosztują około 250 zł za sztukę. Mini Belka, czyli ten nieduży lightbar przy 19 W, daje 1400 lumenów światła sięgającego w zależności od ustawienia kąta lampy na około 300 metrów bezpośrednio na wprost motocykla. Ma około 19 cm szerokości i kosztuje aktualnie około 230 zł. Cały ten zestaw ma moc 56 W, czyli niemal dokładnie tyle samo co jedna z żarówek halogenowych głównej lampy. Z jedną różnicą, że zamiast 1350 lumenów generuje ich łącznie 5400. Tragedii być nie powinno, ale oczywiście sprawdzimy później miernikiem, jaki będą miały realny wpływ na ładowanie. Jako rozwiązanie alternatywne miał być jeszcze lightbar FX250CB, czyli lampa trochę większego kalibru i ze światłem typu combo, połączenie szerokiej wiązki z dalekim zasięgiem w jednej lampie. Niestety przestrzeliłem z rozmiarem i okazał się po prostu fizycznie trochę za wielki, by go zamontować. Na upartego może i by dało radę, ale umówmy się, to jednak za duża bagieta i nie wyglądałoby to dobrze. Fizyczne gabaryty lamp to jedna z kolejnych rzeczy, które na motocyklu trzeba brać mocno pod uwagę. U Szymona w Afryce fabryczne lampy to LEDy, także u niego postanowiliśmy przetestować, jak sprawdzą się same lampy boczne. Wybraliśmy za to większe i sporo mocniejsze byczki. Dwie sztuki modelu Cube PX White o mocy 33 W każda, z której generują łącznie 7000 lumenów mocno rozproszonego światła. Doświetlają bardzo szeroko na boki i na odległość do około 50 metrów przed motocyklem. Lampy są w kształcie kwadratu, o boku około 11 cm i kosztują w okolicach 400 zł za sztukę. Także mamy dwa zestawy, jeden za około 700-800 zł o mocy 56 W i dający około 5400 lumenów dodatkowego światła, zarówno rozproszonego blisko motocykla, jak i skupionego na dalszej ścieżce przed maszyną. Drugi zestaw za około 800-900 zł o mocy 66 W i dający 7000 lumenów samego rozproszonego światła, ale świecącego szerzej i nieco dalej niż same lampy boczne do KTM-a. Oba zestawy ważą niemal identycznie, w okolicach 1400 gramów. Wszystkie szczegóły zarówno o żarówkach Nightbreaker, jak i lampach LED-owych z tego filmu znajdziecie na stronie producenta. Linki wrzuciłem do opisu pod filmem. Teraz bierzemy się szybciorem za montaż, żebyśmy mogli wreszcie startować w zimową trasę. Na pierwszy ogień wrzućmy te żarówki, czyli zdejmujemy lampę, wyciągamy stare halogeny H11, w których miejsce wtykamy nowe. Temat prosty i wałkowany już kilkukrotnie, także po zmianie sprawdzamy tylko, czy działają, składamy przódmoto do kupy i od razu przechodzimy dalej. Trzy podstawowe, ale istotne kwestie dotyczące montażu lamp, o których chciałbym Wam na początku króciutko wspomnieć. Przed wyborem światełek, dla świętego spokoju, można sprawdzić sobie w necie wydajność naszego alternatora, szczególnie w przypadku, jeśli planujemy zakładać bardzo mocne lampy lub dużą ilość innych prądożernych akcesoriów. Jeśli chcemy mieć pewność, że nie przesadzimy i z ładowaniem akumulatora będzie wszystko ok, to możemy podłączyć sobie wiązkę zestawem na szybko do akumulatora, odpalić maszynę i włączając, wyłączając dodatkowe światła, sprawdzić miernikiem, jakiego kalibru mamy spadki. Druga sprawa, miejsce na lampy wybrać wewnątrz obrysu motocykla, tak by nie były pierwszymi rzeczami walącymi o glebę w przypadku położenia maszyny. Przed przykręceniem lamp na tak zwane gotowo, zrobić przymiarkę i sprawdzić, czy nie dostaną lagami przy pełnym skręcie kierownicy lub błotnikiem przy pełnej kompresji zawieszenia. Ja się tak pospieszyłem, że poprawiałem później dwa razy. Trzecia sprawa, wszelkie lampy tego typu najlepiej instalować na dodatkowej wiązce przewodów z osobnym zasilaniem z akumulatora, bezpiecznikiem, przekaźnikiem itd. Jest więcej roboty z poprowadzeniem nowego obwodu, ale przynajmniej nie obciążasz oryginalnych przewodów, które nie zawsze mogą być na to gotowe i nie ryzykujesz upalenia niczego innego, gdyby z lampami poszło coś bardzo nie tak. Zaczynamy od lightbara, zakładam go na gmole, centralnie pod fabryczną lampą.
Daruję Wam 2 godziny główkowania, szukania najlepszej pozycji, odpowiednich uchwytów i robienia wielu poprawek. Finalnie połączyłem część uchwytu, który był w zestawie z lampą, z uniwersalnymi uchwytami do gmoli, które kupiłem osobno. Ważne, by zamontować lampę tak, byśmy mieli możliwość łatwiej regulacji jej kąta pochylenia. Położenie lightbara musiałem oczywiście poprawić, ponieważ na początku był za głęboko i za nisko obsadzony, przez co dostałby lagami przy maksymalnym skręcie kierownicy i także błotnikiem oraz kołem po skoku lub wjechaniu w większą dziurę. Finalnie udało się go ustawić tak, by z niczym nie kolidował, ale dalej był w prawidłowej pozycji. Podłączeniem zajmiemy się za chwilkę. Lampy boczne zakładam w miejsce aktualnych akcesoryjnych świateł drogowych, które mają niedużą moc, bardzo silne odcięcie, świecą wręcz cieniutkim paskiem. One są przeznaczone do używania na drodze i tam rzeczywiście jest z nich trochę pożytku, bez oślepiania innych uczestników ruchu. Niestety na zbyrach w nocy niewiele pomagają, a nie chcę wozić na gmolach 2 kompletów lamp. Światła przydatne w offroadzie są dla mnie w tej chwili ważniejsze. Dobra, albo nawet bardzo dobra wiadomość jest taka, że wiązkę z przełącznikiem, jaką poprzednio instalowałem, będziemy mogli teraz wykorzystać do podłączenia nowych lamp. Dla osób zainteresowanych tematem w rogu podaję link do LPG ze szczegółowym rozmieszczeniem i montażem tego obwodu w motocyklu. Na lampy boczne mam już sprawdzony patent, który zastosowałem w Husqvarnie. Tam zdał egzamin w ciężkich warunkach, także tutaj również powinien dać radę. Światła montuję na uchwycie kulowym, złożonym z obejmy do gmoli, krótkim łączniku i blaszce z kulką przykręconą już bezpośrednio do lampy. Taki uchwyt jest bardzo prosty w montażu i pozwala na zmianę pozycji oraz regulację lamp w dowolnych kierunkach bez konieczności używania narzędzi. W przypadku gleby działa podobnie jak te offroadowe lusterka i też po prostu się przekręca na kulkach zamiast łamać się w drobny mak. Lampki umieszczam jak najwyżej, ale wewnątrz klatki, tak by nie dotykały ziemi za każdym razem, gdy położę motocykl na bok. Czyszczę gmole i oklejam je dodatkowo taśmą w miejscu, gdzie będę zakładał obejmę. Z takim uchwytem jest o tyle dobrze, że pozycję lampy możemy sobie wyregulować po jego przykręceniu. Obejmę musimy więc złapać tylko mniej więcej w odpowiednim miejscu. Oczywiście sposobów montażu lamp do motocykla jest wiele, to tylko jeden z nich. Ja miałem jeszcze trochę gratów z poprzednich robótek, więc korzystam głównie z tego, co mam pod ręką. Jeśli chodzi o samo podłączenie, to tak jak wcześniej wspominałem, korzystam z założonej wcześniej wiązki. Jedyna rzecz, jaką musiałem przerobić, to przepiąć się jednym kabelkiem z przewodu od świateł mijania na przewód od świateł długich. Poprzednie lampy przekaźnik uruchamiał razem ze światłami mijania, nowe nie mogą tak działać i mają się dać uruchamiać wyłącznie, gdy aktywne będą światła drogowe. Jak mamy to już ogarnięte, otwieram przewód w miejscu podłączenia poprzednich lamp, odpinam je i zarabiam nowe wtyczki na przewodzie od nowej lampy. Jako że chcę, by cały komplet działał pod jednym przyciskiem, lightbara podłączam razem z jedną z lamp. Zanim przejdę dalej, upewniam się, że wszystko działa jak należy i to zarówno na wyłączonym, jak i włączonym silniku. Jeśli wszystko jest ok, solidnie izoluję wszystkie połączenia, bo tutaj leje się z reguły bardzo dużo wody. Prowadzę i ukrywam kabelki, tak by nie wisiały nigdzie luzem i nie miały szans zaczepiania się ani o pracujące elementy motocykla, ani o żadne krzaki i inne przeszkody. Oświetlenie zasadniczo gotowe, już tłumaczę, jak to działa w praktyce. Cały obwód ma swój przycisk na kierownicy, bez włączenia którego żadna z dodatkowych lamp nie działa. Czyli korzystamy po prostu z fabrycznego oświetlenia motocykla, mamy światła dzienne, mijania i drogowe, tak samo jak do tej pory. Natomiast gdy ustawimy ten przełącznik w pozycję on, możemy uruchomić całe dodatkowe oświetlenie wraz ze światłami długimi ich fabrycznym przełącznikiem. Czyli możemy odpalić je na stałe lub strzelić sobie na chwilkę cynglem. Rozwiązanie dla mnie bardzo wygodne, ponieważ jadąc w terenie nie trzeba zdejmować rąk z kierownicy, by szukać dodatkowego przełącznika i bardzo sensowne, ponieważ na zbyrach i tak potrzebuję jak najwięcej światła, czyli chcę odpalać naraz wszystko, co mam. Światła mijania, drogowe i nowe lampy. Na koniec jeszcze tylko kwestia sprawdzenia, czy wszystko jest ok z ładowaniem, to o czym wcześniej już wspominałem. Po odpaleniu motocykla i przy włączonych światłach mijania mamy ładowanie na poziomie około 14,3 V. Po włączeniu świateł drogowych mamy spadek na około 14,2 V. Natomiast po dodatkowym uruchomieniu wszystkich 3 lamp LED schodzimy na około 14,1. Specjalistą od spraw prądowych nie jestem, ale wydaje mi się, że tragedii nie ma. Na odpalonym wszystkim, co tylko możliwe, dalej siedzimy na ponad 14 V, czyli nie może być mowy o niedoładowywaniu akumulatora podczas jazdy. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Jako że w chwili tych nagrań śnieg był na zewnątrz do kolan, temperatury sporo poniżej zera i lód na drogach, każdy robił montaż sam w swojej dziupli. Lampy Szymona są większe i cięższe. Zobaczmy teraz nagranie, które podesłał, a na nim jak sobie z nimi poradził. Montaż lamp rozpocząłem od zebrania elementów pewnie mocujących do gmoli oraz oryginalnego, opcjonalnego włącznika świateł przeciwmgłowych Hondy. W prawej osłonie czachy producent przygotował miejsce do jego montażu. Trzeba tylko wyciąć zaślepkę.
Honda przewidział montaż włącznika po lewej stronie. Ja mam to miejsce zajęte włącznikiem zasilania ładowarki telefonu, więc zmuszony byłem do jego montażu w miejscu na włącznik trybu DCT, którego i tak przecież nie posiadam. Ze względu na różny kształt mocowań wyciąłem pasującą flanszę z puszki elektrycznej i przynitowałem ją do włącznika. Całość przykręciłem już standardowo we właściwe miejsce. Włącznik posiada kostkę pasującą do wiązki motocykla zasilającej niezbyt mocne akcesoryjne światła przeciwmgłowe. A my potrzebujemy trochę większy prąd, więc skorzystamy z zupełnie niezależnej nowej wiązki. Do każdej lampy przykręcam po dwa uchwyty zakończone kulą. Używam skróconych śrub ampułowych z okrągłym łbem. Przykręcam je za pomocą klucza dołączonego do uchwytów, który pewnie leży w dłoni i gwarantuje bezpieczną pracę. Nowa, uniwersalna wiązka z internetu posiada już przekaźnik oraz zarobione wtyki, gniazda i oczka. Odkręcam pojemnik na narzędzia i dobieram się do akumulatora. Odnajduję miejsce, z którego pobiorę prąd załączający przekaźnik. W tym wypadku to nieużywane gniazdo zapalniczki. Rozciągam wiązkę i przykręcam oczka głównej linii zasilającej lampy bezpośrednio do biegunów akumulatora. Wiązkę układam i przyłapuję trytytkami bezpośrednio do tej istniejącej, oryginalnej. Przewody z pojedynczą izolacją okręcam jeszcze dla pewności taśmą. Mamy zatem przymocowaną wiązkę, którą przykryją plastikowe osłony motocykla podłączoną do akumulatora. Drugi jej koniec wchodzić będzie pod czachy motocykla. Przewód sygnałowy podłączę bezpośrednio do włącznika, który za pomocą przekaźnika i grubych uszczelnianych wtyków doprowadzi prąd do lamp. Po ułożeniu wiązki montuję osłonę czachy z włącznikiem, szybę, łączniki, plastiki, przykręcane osłony boczne i wciskane boczki główne. Montuję czachę, pod którą ukryłem złącze włącznika i nadmiar wiązki z przekaźnikiem. Przykręcam narzędziownik zamykający dostęp do akumulatora. Do gmoli przykręcam uchwyty zakończone kulą, na których powieszę lampy. Wykorzystuję po dwa uchwyty na stronę i staram się to zrobić w miarę symetrycznie. Kulę spinam motylkowym łącznikiem zaciskającym, możliwie najkrótszym, który udało mi się kupić, aby niepotrzebnie nie odsuwać lamp od mocowań. Uchwyty te dają nam możliwość dość dokładnego ustawienia kąta mocowania lamp, który jeszcze w płaszczyźnie pionowej jesteśmy w stanie ustawić na samych mocowaniach do obudowy. Wiszące przewody spinamy trytytkami, żeby nie mogły o nic zawadzić w trakcie pracy zawieszenia i kierownicy. Mogłem wybrać popularniejsze i masywniejsze uchwyty dostępne w sprzedaży, ale ich grubość była większa niż odległość od rur gmoli do plastików Afryki, więc wiązałoby się to z koniecznością cięcia. Finalnie już podłączamy, wciskamy przycisk i świeci. Robota po dziuplach wreszcie skończona, pogoda się w międzyczasie poprawiła i możemy ruszać w drogę. Teraz przed Wami luźny vlog zimowej jazdy przy temperaturach od 5 stopni w dzień do zera na powrocie. Gdy zapadł zmrok, mogliśmy pierwszy raz zobaczyć te lampy w akcji i ocenić ich działanie. Życzę miłego seansu. Szkoda, że nie wsiedliśmy, bo to jeszcze fajniejsze było uczucie. Wtedy jak byliśmy wjeżdżeni w Adventury. Zaraz będziesz tak wjeżdżony, że mała głowa. O, a tu ciekawostka przyrodnicza. Czyli ta ulica to jest dziękuję, do widzenia, panie kolego. Źle żeśmy wjechali zupełnie. No to popatrz, mi się zawsze wydawał. Bom. To Piotruś, jak mi możesz pomóc, bo na nodze mi leży. Idę. Sorry, że się śmieję, ale to było... Skurcz mnie łapie. Posuń się. Muszę złapać tu za kierownicę. No, wyciągnę. Opa. Dobra. Trzymasz? Tak. Trzymaj. Już będziesz wjeżdżony. Ten bara złamałem. Ale noga cała? Tak, to będę znowu miał spawanie zaraz, handbara, no. A co, to jest sam plastik, że to tak pękło? Sam plastik. No dwie są, wiesz, dwie są szkoły, tak? Tak. Można te plastikowe mieć właśnie, one se łatwo pękną i tego, a można mieć te twarde, tylko że z kolei jak ci ręka wpadnie do środka... Tak, to przystaśnie jak imadłem. To przedramię jest na pół, nie? O. Więc to co kto woli, no. Ice warning, dam to, daj śnieżynkę mam teraz na drodze. Że lampa w takim razie jest dobrze zamontowana, bo nawet nie dotknęła do niczego. Mam dosyć wysokie ciśnienie jakieś nabite. Ja nawet nie wiem. No fajna ścieżunia tu jest. Ale wyślizgane młotko. Leżę znowu. Leżysz? Tak.
Już jadę do ciebie. No kurna, drugi złamałem ten. Ale w porządku, wszystko z nogami? Wszystko dobrze? Teraz i leży kierownica na stopie, dla odmiany. A, złamałem se lusterką. No i teraz lampa zaryła. A, teraz masz tak na bucie, o kur... Czyli widzisz, jak dobrze mieć, kurna... Twardsze buty, cokolwiek, żeby miały ochrony. Ale nabrałeś! Chyba przez kałużę jechałem. Tu jesteś, i tu najechałem. I chciałeś trawersikiem pod górkę wyskoczyć. I tu mnie strawersowało na tym. Ty, zamiast środkiem gnojem się puścić, to ty lubisz wyskakiwać w połowie drogi z tego. Tak. Chodź, odjedziemy, tam sobie zrobimy przystanek, gdzieś herbatkę się napijemy. Lusterka nie zapomnij. A. To ci zaraz złapiemy trytytką. Wygięła się klamka, wyprostowała się. I twoja strona ciutkę do góry. Tak? No, i tak bym kręcił. Mam te trytytki. Długie mam na szczęście, to zobacz, możesz kurna zapleć se... Poczekaj. Od razu, poczekaj, bo jest na 10 bar, czyli jak podłączysz, to on zaczyna do 10 ci bić. Ile? No weź takie, ta 1,3 czy 1,4, nie? Dobra. Złapało? Tak. No i dobra, lecimy. No to znaczy, no żeby nie spadło na nas, to bym nie chciał. O matko, jak jest fantastycznie. O ty panie! No dawno takiego gnojowiska tu nie było na tych trasach, jak jeździmy, nie? Tak. No i tędy dojedziemy do naszej drogi. Tu nie byliśmy znowu nigdy chyba. No nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Jakoś kurna, muszę się nauczyć chyba szczelniej te buty zapinać, czy co? Nie wiem, bo... No w torebkę foliową włożyć. Te kapcie szpitalne takie, te... Zobacz, otóż jaki tu jest klimacik. Jest dobrze. O, się robi znowu jakiś, kurna, Jumanji. Tu się robi ciczyzna jakaś. Chyba tutaj, wiesz? Ole ślisko na tych liściach. Ja pierdzielę. Ale czad. A, przepuścik taki. Ta się już wylewa tutaj. Takie bagnisko. A, ty boczkiem. No ty próbujesz ciągle trawersem. Zamiast przez wodę, to ty po skokie. Ty se sam te trawersy tak na siebie trochę zganiasz. Na tych liskach to trzeba uważać, bo one są takie no... Zaczynasz już? Patrz ile twoich ulubionych tych listków tu i... Tu są liście i glina, mostek świeży jakiś w miarę. Tam się ześlizgniemy. Fajnie tu jest. Mimo że w głowie mamy styczeń, jest zimnie, musimy troszkę mieć inne podejście do tego, ale kurde, no co, źle jest? Są też pewne plusy, nie kurzy się. To już byś się nie odratował, zobacz. Ależ jest poziom dobry. Co tu za plac jest, Piotruś, po lewej pociągi. Stronie? Pociągi. A, jakiś przeładowczy taki. Tylko, że takie opuszczone to chyba wszystko już jest. No, raczej latarnie powywracane. Płyneczek fajny. Czy mamy suwenira? Niech spojrzę. Tak, mamy załadowany magazynek. No, tu możemy w tej małej. Kłodna. Poszedłeś? A tu położę od razu, raz, dwa i lecimy. W tę ostatnią niedzielę dzisiaj się rozstanie. O, idealnie. Wisi jakiś taki duży ten, nabijemy. O, nabijemy na to nasz torc. Ale tu przewie w środku. Czasy, że tak powiem, złote już przeminęły tego miejsca.
wagon jeszcze ostatni się został, towarowy. O, leci, zobacz. Jedzie, jedzie. Budem twoim kolegą. Wszystkie. Ale jest chłodno, chłodno jest. Leciało. O, i toj, toj. Tylko stary model. Ole, tu jest rozorane, ja pierdzielę. Bo wycinka była. Widzisz? Pniaki jeszcze sterczą. Wojsko do koszykówki fajne i po wodzie. I pomost pływający cały, zobacz. Czy ty to widzisz? Łydkie wcale nie są te kałuże. Trawers, nie widzisz? Tu ci ten trawers złapało tu. Dobra. Lecimy. Oh shit. Here we go again. A do jeziora wjeżdżamy, Szymon. Jestem. O, ja pierdzielę. Jesteś, tu już jest płytko, tu już wyjedziesz. O kurna, ale gnój mam. Gazu. No i dobra. O ja pierdzielę. Dobre, lecimy. Tu jest z lodem. Dawaj. A tu miałeś drogę przecież. Z tej strony i to sucha. Wiesz, co jest tylko problemem, Piotruś? Że my jesteśmy oddzieleni od siebie rzeką. No i most masz przed sobą betonowy. Betonowy? Betonowy. Ale super. Ale Zorek na tej mazi jest, to kontrola prawie żadna. Przejechałeś? Tak. Zobacz. Pokaż to. Tak. Ciekawy jestem jeszcze jednego. Czy oni nie zaorali, nie zryli tam tych wjazdów? Nasz jeszcze chwilę i będzie w prawo, nie? To jest to, tylko tu wody jest ile więcej, zobacz. Jesteśmy. Włączamy. Gasimy. Włączamy. No dobra, no coś tam zarejestrowaliśmy, nie? No i dobra, lecimy. Widzisz, że nasze ślady się zasklepiły? O, bo ta breja się zalewa. Dobra, tu uciekamy chyba. Pięknie. Tutaj wyskakuje z Kraków teta, tu stąd, cyk. Aha. I już jedziemy tetą. I za Uniejowem skręcamy w prawo w krzaki. To będzie ciekawe na pewno. No ja ci powiem, że widzę tak sobie. No. Bo nie mam wyłączone te lampy. Z tymi moimi to bym tak musiał jechać, o mniej więcej, nie? No. No i to z duszą na ramieniu. Boję się, bo nie widzę co tu mam pod motocyklem. Teraz zobacz. No i wstaję i jadę, bo widzę. Nie no, różnica to nawet nie jest różnica, no to jest... Albo widzisz, albo nie widzisz generalnie. To nawet ciężko mówić, czy to jest
Jakiego kalibru to jest różnica? To jest jadę albo nie jadę, no. O. O da. O, i znowu, ale się zalałem. Wszystko, kurde. O, a zajączek. Ale widać gościa. Widzieliśmy z daleka jak w dzień. O. A tak to zobacz, by tam biegł, nic bym go nie widział. No i co mi powiesz, taka jazda taką lightową tą tetką, to jest wykonalna, nie? Nagle się okazuje. To jest bardzo wykonalne. Low battery. Low battery, znowu. Napijemy się łyka herbaty, ja go podbiję i jedziemy. Dobra, no to podłączaj. To nie ma co porównywać nawet. No to zaraz, to się może okazać, że rzeczywiście to, że tam słonko gaśnie, to jeszcze nam nie robić do widzenia już, nie zamyka dnia. No powiem ci, że to teraz to ma swój urok. Kurde takie, nie? Nocna teta. Kurczę, troszkę o to nam chodziło, tak? Troszkę bardzo o to nam chodziło. Ale frajda. No coś widać, tak, coś widać. Zobacz teraz, no to ja nic nie widzę, gdzie jadę. Jakbym w przepaść jechał się czuję. No nie jest to jakieś mądre, żebym miał zaraz ludziom polecać, żeby to najlepiej nocą tety jeździć. To może nie aż tak, ale dla samego takiego sprawdzenia po prostu tych lamp w awaryjnej sytuacji, kiedy nie będziesz miał wyjścia, nie? No to jest git. No jakiś powrót nam uratuje, na pewno. Jak się znowu gdzieś zasiedzimy, cholera, daleko od domu. Ale z tym księżycem fajnie, nie? To jest jakaś hałda sypnięta. O kurde, i to dobrze sypnięta, zobacz. Tak, tak, no tak, i teraz tak sobie jedź, zobacz. I tak, teraz dopiero ją widzę, nie? Zawczasu żeśmy to widzieli i jest elegancko. Jak na takie waciki to jest petarda. Wystarczająco, wystarczająco. Widać, że to był dobry pomysł. Zgodnie z obietnicą z początku filmu, mam do rozdania wśród Was 3 mini lightbary Osram WL VX150 o mocy 15 W i szerokiej wiązce światła, która pomoże doświetlić spory obszar bezpośrednio przed motocyklem. By wziąć udział w rozdaniu tych świateł, wystarczy być subskrybentem tego kanału, dać łapę w górę pod tym filmem oraz dodać komentarz, do czego byście je sobie założyli. Zwycięzcy będą ogłoszeni w kolejnym odcinku serii LPG na kanale. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczyska już niebawem. Czarne i szybkie, Luczyn, dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.